Cześć, dzisiaj chciałam porozmawiać o genach, bo czasami pojawia się na naszym wilczym stadzie, na Facebooku, właśnie taki temat, czy na przykład zaburzenia odżywiania są kwestią genetyczną. Nie? I widziałam nawet już takie podcasty, czytałam kilka różnych takich, no nie, nawet chyba nie artykułów na blogu, tylko jakieś właśnie filmiki też dziewczyn, które się gdzieś zajmują anoreksją, zaburzeniami odżywiania. Angielskojęzyczne, nie? I tam właśnie też widziałam, że pojawia się taka teoria, że na przykład zaburzenia odżywiania są kwestią genów, że alkoholizm jest kwestią genów, nie? Że jakieś tam, że jest coś takiego jak osobowość skłonna do uzależnień. Generalnie powiem Ci, że nie wiem, czy tak jest. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, to wydaje mi się to dość absurdalne. Tak jak zawsze mówię, to jest kwestia nawyku, ponieważ gdzieś w taki sposób nauczyłyśmy swój mózg poprzez powtarzanie. Nie, nie będę jakby tutaj powtarzać znowu, jak to się wszystko stało, ale jeżeli śledzisz mnie i czytasz, no to do znudzenia o tym pisze, nie? Jak powstał nawyk właśnie bulimii czy objadania się. Więc tutaj gdzieś naprawdę nie sądzę, że ktoś ma genetycznie jakieś, nie wiem, inklinacje do anoreksji, tak? I ostatnio właśnie pisała jedna dziewczyna na wilczym stadzie, że jej dwie jakieś tam osoby z rodziny też mają anoreksję i ona ma anoreksję, tak? I jak już była bardzo mała, to miała takie myśli, że jest gruba i że to właśnie pewnie geny, nie? No jak dla mnie to po prostu gdzieś wychowanie w tej rodzinie, tak? Że cała rodzina gdzieś jest po prostu skupiona na wyglądzie, na dietach, nie? Tak jak było w mojej rodzinie, tak? Każdy się odchudzał, każdy miał jakieś opinie na ten temat, nie? Moja mama, ciocia, wszystkie kuzynki, każdy gadał o diecie, tak? I czy to jest kwestia genów, nie? Że ja zapadłam na bulimię później? No nie, tak? Po prostu kwestia tego wychowania i tego, co chłonęłam jako mała dziewczynka. I także też niedawno dostałam maila, trochę z drugiej strony, że dziewczyna cierpi na otyłość i mówi, no ale w sumie to ja jestem chyba skazana na tą otyłość, bo u mnie każdy w rodzinie jest otyły, tak? Że to mamy skłonności do tycia, mamy geny otyłości, no i po prostu taki chyba mój los, nie? I ja jej napisałam właśnie też coś takiego, że jak dla mnie to te geny, to po prostu koszmarne nawyki żywieniowe całej rodziny. I napisała mi coś takiego, co bym chciała właśnie powiedzieć Tobie, że geny, jak dla mnie, to jest, geny są jak pistolet, nie? Że mamy jakieś tam tendencje, inklinacje. I powiedzmy, ja na przykład mam jakieś tendencje do tycia. Tak? W sensie wiem z doświadczenia, że jeżeli, nie wiem, zacznę sobie pozwalać na codziennie, nie wiem, ciastko z kremem, no to bardzo szybko gdzieś przybiorę na wadze. Tak? I to nie jest tak, że nie wiem, ja sobie odmawiam tego ciastka z kremem codziennie, ale po prostu, no, wybieram racjonalnie, no nie wiem, ciastko z kremem aż takiego szału nie robi, żeby jeść go codziennie i nie jestem właśnie taką osobą, której by gdzieś to w cudzysłowie uszło na sucho, tak? Moja, nie wiem, moja mama też ma takie tendencje, moja siostra też ma takie tendencje, na przykład przez koronę, no nie chodziła na siłownię, mówię, o, przytyłam 2 kilo, tak? I gdzieś od razu i ta waga wzrosła do góry, nie? Chociaż moja siostra to ma to w nosie totalnie, także przynajmniej tyle. I tak, domyślam się, że gdzieś faktycznie mam takie geny, nie? Nie wspominając o tym, że mój dziadek zmarł z powodu otyłości w wieku 64 lat, nie? Mam takie geny, tak? I to jest ten pistolet. Nie, ale pistolet też trzeba naładować, nie? Pistolet trzeba naładować nabojami, tak? I to są właśnie, nie wiem, moje jakieś nawyki żywieniowe, tak? Moje nawyki, nie wiem, sportowe, czy ich brak, tak? Sposób spędzania wolnego czasu, to czy piję alkohol, czy nie, tak? Więc jakby to są wszystko te naboje, nie? I bez nich pistolet nie wystrzeli, nie? O tym trzeba pamiętać, tak? Że geny to jest część równania. Nie, ale druga część to jest to, co my z nimi zrobimy.
Więc jakby tutaj bym nie szukała, nie tworzyła takich teorii, że mamy jakieś właśnie, nie wiem, geny, predyspozycje do alkoholizmu, nie? Może masz predyspozycję do alkoholizmu, tak? I nie wiem, wychowana byłaś, czy wychowany byłeś w rodzinie, gdzie się, nie wiem, piło i piło za dużo, ale jeżeli nigdy nie będziesz pić alkoholu, albo będziesz go pić po prostu przy jakichś tylko okazjach, no to nie będziesz alkoholikiem. To nie jest tak, że alkohol sam ci wleje się do gardła, bo masz geny alkoholizmu. Tak? To nie jest, że, nie wiem, będziesz otyła, bo masz geny otyłości. Nie, trzeba te geny wspomóc swoim zachowaniem albo gdzieś je rozbroić swoim zachowaniem. Nie, więc o tym pamiętajmy, jeżeli przyjdzie nam do głowy, żeby szukać gdzieś tak daleko, żeby takie teorie tworzyć. I także, jeżeli właśnie uwierzysz, że to są geny, nie, to jesteś ofiarą. Tak? To nie możesz nic przecież z tym zrobić, nie? Bo jeżeli coś jest tak głęboko we mnie zapisane, jak moje DNA, że ja będę otyła, nie? Czy że ja będę anorektyczką, no to naprawdę przerąbane, nie? No co ja mogę zrobić, tak? Jak ja mogę zmienić swoje geny, nie? Więc od razu to gdzieś nas stawia właśnie w pozycji ofiary tych genów, tak? W pozycji przegranej, nie? Nie, zabiera nam tą siłę, zabiera nam moc sprawczą. Co do tego. Nie możemy nic na ten temat zrobić, nie? Więc o tym naprawdę pamiętajmy i nie wykorzystujmy genów jako właśnie gdzieś jakieś przykrywki, żeby nie wykonać jakiejś pracy nad sobą, tak? Żeby się usprawiedliwić, nie? Bo często też właśnie, no, wiemy, nie? Wiemy, że gdzieś pozbycie się otyłości będzie wymagało, wiecie, nie jakiegoś głodzenia się, nie o to chodzi, ale przestawienia sobie w głowie, nie? A to może być ciężkie, tak? Czy zabranie się ze swoją anoreksję może być ciężkie, zabranie się ze swój alkoholizm może być ciężkie, nie? Swoją drogą ciekawe, że nie mówi się, że ma się geny palenia papierosów, nie? Chociaż to też nawyk jak każdy inny, tak? Uzależnienie jak każdy inny, nie? Jak tu gdzieś nasze myślenie o uzależnieniach jest po prostu pogmatwane, pomieszane i nie widzimy, że to jest wszystko tak naprawdę jedno i to samo. Nie? Każde uzależnienie powstaje tak samo i trzyma się tak samo, czyli trzyma się przez nasze myśli, nie? Przez to, że my mamy takie myśli, których nauczyliśmy swój mózg, idziemy za nimi, nie? I nasz mózg uznaje, że one są ważne, więc produkuje ich więcej, więc my idziemy za nimi, więc mamy ich więcej, i kręci się tak błędne koło. Nie? Więc jakby tutaj widzimy to już teraz, nie wiem, jeżeli chodzi o papierosy, tak? A nie widzimy tego w zaburzeniach odżywiania i mówimy, że to jest choroba, nie? Czy w alkoholizmie i mówimy, że to jest choroba. W ogóle okej, nie? Ale dobra, zbaczam z tematu, także geny, nie? Pamiętaj o tym i też, tak jak mówię, nie przejmuj się w ogóle jakimiś teoriami, że nie wiem, mamy geny anoreksji, tak? Żaden organizm nie dąży do samozagłady, halo. Tak, jakby przeczytajcie sobie książkę Richarda Dawkinsa Selfish Gene, tak, jakby on po prostu udowadnia tezę, że tak naprawdę nasze ciało jest pojazdem dla genów, które po prostu chcą podróżować w przyszłość, nie? Że chcą się replikować i jakby zadaniem naszego ciała jest przekazać te geny dalej. Tak, więc jak to ciało może mieć, nie wiem, sobie gen autodestrukcji? Nie? Jesteśmy przecież potomkami tych, którzy właśnie jedli, nie? A nie tych, którzy nie jedli. Tak? Ci, którzy nie jedli, nie doczekali się potomstwa i nie zostali naszymi dziadkami. Nie? Zmarli dawno temu. Nie? Więc naprawdę uważam, że to są szkodliwe teorie i nie ma co się w nie zagłębiać, po prostu. Dobra, to by było na tyle. Daj mi znać, co sądzisz, czy masz jakąś opinię na ten temat, jakieś inne ciekawe zdanie. Zostaw mi komentarz w filmiku. I co? My jak zawsze widzimy się w kolejny poniedziałek. Pa, pa!